Mamy dobre humory z Marianem. No mamy dobre humory. Ta noc była może nie tyle trudna, ciężka, co ja podejrzewałem, że przekręcą te wybory jak 2 dodać 2. I proszę Państwa, poparcie dla Donalda Trumpa było tak wielkie, że nawet, proszę Państwa, przekręty nie spowodowały większego zagrożenia dla jego mandatu. Więc powiem tak, że warto brać przykład, proszę Państwa. Wygrała normalność, nie Trump, normalność. Trump mówił wprost, co mu się podoba, a co nie. Jakie ma marzenia o Ameryce, co trzeba zrobić. No my tu z Marianem ciągle o tym mówimy. I wiecie co? Wyprała się ta nowomoda, wyprała się ta lewackie podejście. To się wszystko wyprało, nie ma tego, proszę Państwa. I od tego momentu w Europie te ruchy będą w odwrocie, zobaczycie Państwo. I my się do tego z Marianem przyłożymy, dlatego że po pierwsze trwaliśmy przy Marszu Niepodległości jako deklaracji przynależności narodowej i żaden tutaj lewak nie będzie nas od narodowców tutaj czy faszystów wyzywał, tylko my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. To tak, proszę Państwa, na te sprawy należy patrzeć. I dziś, proszę Państwa, Stany Zjednoczone zaczynają dość długą drogę powrotu do normalności. I tak jak mówię, narodowiec to człowiek normalny. Człowiek, który wie, że jest świt, że jest zmierzch, proszę Państwa, że jest kobieta, że jest mężczyzna, że dzieci są podstawą rozwoju każdego społeczeństwa. To jest normalność, proszę Państwa. Nienormalnością jest uzurpowanie sobie prawa do zabijania dzieci. To jest nienormalność. To jest paskudztwo, proszę Państwa, społeczeństwa lewackiego. Jak mu dziecko przeszkadza, to je zabije. No ludzie, no. Nie zgadzam się na to, nie zgadza się i Marian na to, nie zgadzają się normalni ludzie. Jeżeli to jest tak, że ci sami ludzie, tak zwani kotkowcy, czy tam pieskowcy, zabicie szczeniaka, proszę Państwa, będę to powtarzał, choć to bardzo brzydkie porównanie, ale to jest prawdziwe porównanie. Oni chcą 3 lata, proszę Państwa, więzienia bezwzględnego za zabicie psa, a za zabicie dziecka to jest ich prawo. To jest po prostu dom wariatów, to jest szarlataneria, proszę Państwa. I tyle. Ja jestem liberalnym człowiekiem, naprawdę, ale są takie momenty, kiedy kto z kim śpi, to mam to gdzieś. Niech se śpią, kurna, niech oni tam robią sobie, co chcą. Naprawdę. Ja mam tego dziurki powyżej uszu. Ja już tego po prostu, jakby nie chodzi o afirmację tego wszystkiego, ale o taki bunt wewnętrzny, no. Że oni mi wmawiają, żebym ja ich afirmował, czyli żebym ja ich chwalił za to, no. A ja, proszę Państwa, mam to gdzieś po prostu, kto z kim śpi, no. I założę się, że 99% tych, którzy nas słuchają, mają podobne podejście do tego. Co mnie obchodzi? Co mnie to obchodzi? Dla mnie najważniejsza jest rodzina, dzieci, wnuki, proszę Państwa, nasz status społeczny, nasza zamożność, bogata Polska, silna Polska, polska armia, polski złoty mnie interesuje, a nie jakieś kto z kim, gdzie, po co, na co. Mam to gdzieś po prostu, no. I powiem Wam, że jak Trump wygrał, taka pioseneczka mi się przypomniała. Nie wiem, Maria, czy Ty ją pamiętasz, czy nie? Była taka pani Kunicka. I ona śpiewała tak. Niby nic, proszę Państwa, a tak to się zaczęło, niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Donald Tusk, pa, 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 Donald Tusk, pa, pa, pa. Już niedługo, proszę Państwa. Brawo Dominik, ja słyszałem Dominika jak z lewakiem jakimś, który tam wyzywał Donalda Tuska, wszedł w polemikę i zaorał go po prostu, no... Już lewaka na trawniku nie ma. Więc powiem tak, że Dominik, wydaje się, że Dominik znalazł dla siebie miejsce. To jest most pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wydaje mi się, że Dominik może też znaleźć miejsce dla siebie w kołach jako doradca prezydenta Trumpa do spraw polskich na przykład. I to Dominik Tarczyński, no nie dość, że to jest jego marzenie, to po drugie, to by był właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tutaj Dominik Tarczyński powinien być tym mostem, spoiwem. Przyszły prezydent Rzeczpospolitej, daj Boże, żeby to był Polak.
Kumasz, jaka jazda. Ja bym w życiu czegoś takiego nie wymyślił, no. Aha, proszę Państwa, powinien pierwszą swoją podróż odbyć do Waszyngtonu, a Trump do Europy powinien przyjechać do prezydenta Dudy, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. I to by było piękne zwieńczenie tej walki o prezydenturę Trumpa. Przecież Maria, co by nie było, my we dwóch też żeśmy wzięli udział w kampanii. Przecież no oczywiście. Nasz program jest oglądany w Stanach Zjednoczonych na potęgę. Powiem, że ja z naszymi kochanymi Polonusami jestem w stałym kontakcie, bo to dzwonią do mnie z całych Stanów podczas mojego programu w czwartek o 20:30. I powiadam Państwu, że my żeśmy swoje zrobili. Każdy z nas, z Telewizją Republika włącznie, z Tomkiem Sakiewiczem, Michałem Rachoniem, zrobiliśmy robotę, po prostu dobrą robotę. I nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko żeby nie znowu nie było tak, że my żeśmy się narobili, a ktoś powiedział, że mur zwalił w Europie. Nie, to zwracam na to uwagę tylko. Że my żeśmy obalili i doprowadziliśmy jako Polacy do wyprowadzenia 250 tysięcy żołnierzy z terytorium Europy, ale to mur zdecydował o tym, że komunizm padł. Więc w tym przypadku, żebyśmy nie przegrali tego, to powiem, że to Polacy zdecydowali o tym, że Trump dzisiaj wygrywa w tak znaczący sposób. W Pensylwanii Polacy zagłosowali to w ilości straszliwej, proszę Państwa, za Donaldem Trumpem. I to jest też między innymi robota, no właśnie, Polaków. I tych tu, i tych tam. Tamci mieli miecze nasze, nasze szable mieli. Natomiast z całą pewnością jestem bardzo dumny z takiej postawy Polaków. Wiem, że nie całość głosowała, ale przyjdzie kryska na matyska, dlatego że i ci ludzie kiedyś spojrzą w lustro i będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nie zagłosowałeś na Trumpa? Dlaczego na tych benzwałów lewackich głosowałem do tej pory? I proszę Państwa, dziwnym trafem, zawsze jak się to środowisko centrowo-lewicowe bierze zarządzenie, zawsze jest tragedia. Zawsze. Na końcu kończy się to wojną, po to, żeby przykryć własne niepowodzenia. I powiem, oby tak nie było teraz, my musimy wygrać prezydenta, prezydent musi doprowadzić do wcześniejszych wyborów, czyli sparaliżować pracę rządu. I tu musi być gość z jajami, a nie kurna, bo zna 5 języków, bo elegancko wygląda jak aktor i w ogóle. To nie o to chodzi. Tu trzeba sparaliżować rząd. Tutaj trzeba powiedzieć jasne, co jest białe, co jest czarne. Co jest polskie, a co nie jest polskie. I tyle. I tutaj trochę pomysłów jako kandydat na prezydenta mam, proszę Państwa. Pałac prezydencki będzie, proszę Państwa, źródłem oporu przeciwko Tuskowi. Naprawdę to będzie miejsce oporu przeciwko Tuskowi. I w ten sposób obalimy rząd, wygramy wybory i będziemy nosić z dumą czapki, proszę Państwa, republikańskie w Polsce. I jeżeli ze Stanami Zjednoczonymi nam się ułoży, a na pewno nam się ułoży, to proszę Państwa, nasza rola w Europie rośnie na do potęgi razem z Węgrami i tak dalej, i tak dalej. Węgry trochę będą musiały tam zmienić swoje, ale to zobaczymy, jak to w przyszłości będzie. Z całą pewnością Viktor Orban będzie wiedział, o czym ja mówię. Proszę Państwa, i ja tyle, Marian. Chwała wielkiej Polsce. Natomiast Donald Trump, wielkie gratulacje. I powiem tak, do wyborów. Wszyscy się szykować, namawiać ludzi. Bojowo idziemy do wyborów. Głosujemy na polskiego prezydenta. I koniec gadania. Nie ma, to już koniec dyskusji jest. No, proszę Państwa. Będą różne kalumnie wieszane na wszystkich kandydatach prawicowych. Pewnie na mnie najwięcej. Nie wierzcie w te brednie. Nie wierzcie w te brednie. Bo jedyne, co oni teraz będą mogli zrobić, to nas poróżnić. Poróżnić albo ośmieszyć. I my nie możemy się po prostu dać. Jesteśmy Polakami we własnym kraju. Nie damy sobie Polski wyrwać z rąk. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Tak śpiewali ludzie śpiewając rotę. I tej wersji się trzymajmy, nie dzieci nam Germaniu.